Jak zarobić 50 milionów dolarów w polskiej gospodarce? Przedstawię Państwu, czy się sprawdziło, czy się nie sprawdziło. Czy najbardziej odważna prognoza w całym polskim internecie, którą ktokolwiek kiedykolwiek wyraził, Oczywiście moja prognoza, zaraz sprawdzimy czy się sprawdziła Prognoza sprzed bodajże dwóch lat Zobaczymy czy to się sprawdziło, czy można było zarobić 50 milionów dolarów w polskiej gospodarce I czy prognozy walutowe, prognozy WIGowe, czyli GPW, polskie giełdy i ceny nieruchomości się sprawdziły I zapraszam w takim razie do opublikowanego Tutaj mamy shorta i proszę zobaczyć, szanowni państwo, dwa lata temu go ponad wypuściłem czy dwa pi razy drzwi i to jest prognoza, która pokazuje jak było można zarobić bez żadnego problemu. 50 milionów dolarów w polskiej gospodarce, sprzedając dolary amerykańskie po wysokim kursie dolara amerykańskiego do polskiego złotego, następnie kupując bardzo tani Wig 20. No i teraz czas jest na zawalenie cen nieruchomości. Zapraszam, szanowni państwo, krok po kroku. Utrzemy nosa malkontentom, utrzemy nosa wszystkim ludziom, którzy próbują pluć na tego rodzaju, szanowni państwo, prawdziwe fakty, prognozy, które sprawdziły się. Jedziemy, szanowni państwo, tak więc zaczynamy. Proszę bardzo. Właśnie tak najwięksi inwestorzy zarabiają na polskiej gospodarce. Drodzy Państwo, za 10 milionów dolarów dzisiaj teoretycznie można kupić 50 milionów złotych. Następnie te 50 milionów złotych, tak jak widzimy na tym wykresie, wyrzucą spadający WIG-20, ale zanim wrzucą WIG-20. Czyli tak o co chodziło w tej prognozie, co tutaj powiedziałem, ten przede wszystkim ten film obejrzało 40 tysięcy osób, tego shorta obejrzało 40 tysięcy osób i teraz się przekonamy czy w rzeczywistości, szanowni państwo gdy media głównego nurtu i ci wszyscy tak zwani doradcy, nie wiem jak ich tam nazwać, jak oni się tam nazywają finansistami się nazywają ekonomistami się nazywają, nie wiem kim oni się tam inwestorami, traderami się nazywają, szanowni Państwo, e, proszę zobaczyć, gdy ja Gdy ja właśnie w tym szorcie mówiłem e, USD PLN, że to jest czas Na sprzedaż polskiego Przepraszam, dolara amerykańskiego No większość ludzi, media, mediów Głównego nurtu e, Nikt, nikt Szanowni Państwo nie mówił, żeby sprzedawać dolary amerykańskie Ja mówiłem, żeby sprzedawać dolary amerykańskie i proszę zobaczyć, ja mówiłem żeby sprzedawać dolary amerykańskie wtedy, gdy polska złotówka była najmocniej zawalona. Dlaczego, mówiłem, szanowni państwo, powiedziałem w tym shortcie, możecie sobie go wejść i przesłuchać. To jest ten największy short. On ma tam prawie o 37 tysięcy wyświetleń, więc traficie na niego, jest zatytułowany, proszę zobaczyć, jest zatytułowany Zarobią na Polakach po 50 milionów dolarów USD PLN. Tak więc możecie sobie nawet wpisać w YouTube jeżeli nie możecie go znaleźć, wpiszcie sobie zarobią na Polakach 50 milionów dolarów USD PLN i sobie przesłuchajcie tego shorta i sobie sami sprawdźcie jak chcecie jak się sprawdziły te prognozy tak więc tutaj proszę zobaczyć gdy tutaj właśnie, gdy złotóweczka była ultra, ultra tania gdy była zawalona, dolar amerykański był po pi razy drzwi 5 zł szanowni państwo, jedni no chyba 99% rynku, ja, ja nie wiem, ja się nie spotkałem z żadnymi ludźmi, którzy mówiliby inaczej którzy mówiliby tak jak ja, ja mówiłem Szanowni Państwo, że wtedy, gdy coś jest drogie to się to sprzedaje, jest taka zasada wtedy, gdy coś jest drogie, to się to sprzedaje wiadomo, gdyby u nas jakieś sytuacje były, wiecie, coś się działo takiego, nie wiem, przyszłoby tsunami i tak dalej, to co innego, ale dolar amerykański był tak drogi więc to było, no, oczywiste że jeżeli nie stanie się coś dziwacznego no to trzeba sprzedawać te dolary amerykańskie, bo wtedy za wiecie, za 10 milionów dolarów było można dostać właśnie w tym punktu Punkcie, tu, gdzie rysujemy ten krzyżyk, powiedzmy 50 milionów złotych, tak? Dzisiaj, gdyby ktoś chciał sprzedać 10 milionów dolarów, to już by nie dostał 50 milionów złotych, tylko dostałby 40 milionów złotych, czyli o ile mniej, o 10 milionów złotych. Szanowni Państwo, to jest, bagat, to jest gigant, to jest gigant. To jest gigant, tak? To jest gigant. No i co ja tam powiedziałem w tym shortzie następująco, że te 50 milionów dolarów e, można trzymać przez jakiś czas, na przykład na wysoki procent, bo wtedy procent chyba dawali w bankach, nawet dawali po 8%, czy były takie lokaty, widziałem na 8% na miesiąc czy dwa e, w skali roku. E, to, to było bardzo dużo i, i co powiedziałem, szanowni państwo? Bo na lokacie przecież to no, ta dużo nie zarobisz. Powiedziałem, że te 50 milionów złotych, tak, Te 50 milionów złotych czy też no, te 50 milionów złotych, te 10 milionów dolarów wymienione na 50 milionów złotych pokusie 5 złotych, które wtedy dało 50, dzisiaj, by dało tylko, dzisiaj dałoby tylko 40 milionów dolarów, a jak dolar amerykański zapadnie się do 3 zł, to da tylko 30 mil, przepraszam, złotych, to da tylko 30 milionów złotych. Mówmy to sobie wprost. Sprzedaje się wtedy, gdy coś jest drogie, a, a nie kupuje się, gdy coś jest drogie. E szanowni Państwo, e i co się e stało? Co powiedziałem, że e z tymi pieniędzmi e się e będzie robiło? Powiedziałem, że... W WIG 20 jest zawalony, prawda? Proszę zobaczyć, że WIG 20 jest zawalony. WIG 20 to oczywiście 20 największych spółek notowanych na polskiej giełdzie papierów wartościowych, i wtedy właśnie WIG był tutaj. Proszę zobaczyć, WIG był wtedy na dnie. WIG był na, dwie, na dnie. Czyli te 50 milionów dolarów, przepraszam, te 10 milionów dolarów, które było wymienione na 50 milionów złotych można było zainwestować w WIG na dnie. No i co dzisiaj byśmy mieli? Dzisiaj byśmy mieli dzięki temu dwa razy więcej, prawda? Dwa razy więcej. Czyli ludzie, którzy wymienili 10 milionów dolarów po 50 milionów złotych te 50 milionów złotych wrzucili, powiedzmy, na jakiś czas na oprocentowanie lub od razu w WIG, to dzisiaj mają pi razy drzwi, powiedzmy, yy, to tak w przybliżeniu będę prostymi liczbami, 100 milionów złotych, szanowni państwo, czy tam 90, no ale no, prawie dwa razy więcej. Teraz WIG 2550, yy, wtedy WIG, widzicie, jakie to tam, 1200, no 100%, tak? 100% WIG wzrósł, nie? Czyli z 50 na 100. No i co ja tam dalej mówię, szanowni państwo? E, Mówię, że w, pomiędzy tymi ruchami można gotówkę samą wrzucić na chwilę do banku, bo wtedy, wiecie, w banku dużo dają, jednak 4% tam wtedy dawali, nie wiem, 8%, widziałem jakieś 7,50%, prawda? E, to było dużo, to było dużo, tak? Czyli z 10 milionów dolarów. Z 10 milionów dolarów mieliśmy 50, za 50 kupiliśmy WIG-u, mamy 100 milionów złotych, prawda? 100 milionów złotych, a gdybyśmy dzisiaj te 10 milionów dolarów wymienili na złotówki, nie mielibyśmy 100 milionów złotych, a ile byśmy mieli? 40 milionów złotych. 40 milionów złotych, czy, czyli 60 milionów mniej. <grytanie> 60 milionów mniej. I dobra, wracamy do shorta, bo to nie jest koniec prognozy. Proszę zobaczyć i prognoza idzie dalej. Ze, zbi ze zbiorą 7-8% zatrzymanie tych 50 milionów złotych na polskim koncie, bo tyle płacą. Potem, tak jak widzimy, wykupią drastycznie taniejący WIG-20, który wzrośnie, drodzy Państwo, o 100, a nawet 150 milionów. Widzicie, mówię, temu, że wzrośnie? Z tych tak? 50 milionów Że dole spadnie, że WIG wzrośnie. Widzicie, jest na dole? 108 milionów, e, kupią widzicie, że jest na dole. O. Zobaczmy, o. gdzie jest wykres e, nieruchomości. W Polsce o. nieruchomości spadną tutaj, kupią za 108 milionów, wymienią to na. E, Potem te nieruchomości wzrosną do 150 milionów, wymienią to z powrotem na dolary po 3,50 za dolara i będą mieli z tego 45 milionów dolarów. Tak zarabia się 45 milionów dolarów w polskiej gospodarce z 10 milionów. No i co ja tutaj dalej powiedziałem, Szanowni Państwo? Wiemy, że już mamy 100 milionów złotych z 10 milionów dolarów, tak? I co powiedziałem? Że jak będzie tutaj WIG, jak będzie tutaj WIG u góry, no to sobie to wymienimy, prawda? No i 100% zarobiliśmy do 100 milionów złotych z 50 i, I też się, nie, proszę, nie krzywić, że ja podaję proste liczby, bo ja przecież znaczy się pełne liczby, bo przecież ja nie doliczam w danym momencie nawet oprocentowania zatrzymanie złotówek, czy też nie doliczam dywidendy. Proszę się tu nie krzywić, bo wiecie, no moglibyśmy być bardziej skrupulatni. No, jeszcze wyjdzie nam więcej niż, niż podaje, więc ja tutaj te średnie liczby uśredniam to. Prostuję to, żeby to było łatwe do zrozumienia. No, i co tam powiedziałem, szanowni państwo, że tutaj wiecie, no, tu się wymieni i co się wtedy stanie. Tutaj można wymienić znowu na złotówki, wrzucić na 4%, bo to tam 4,5% dają nawet w niektórych bankach. No i proszę zobaczyć, jest House Price Index, PL House Price Index, proszę zobaczyć. No i ten House Price Index no, jest u nas bardzo, 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 bardzo wysoko Jak to zarobić na tym te, te, Jak z tych 100 milionów zarobić No w danym momencie tych 100 milionów no, raczej ja bym osobiście nie wrzucał w rynek nieruchomości Bo dalej jest po prostu zwyczajnie napompowany tak? W wielu krajach ten indeks Już zwyczajnie sobie tak, o proszę bardzo tak sobie, spadł, tak sobie spadł W Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Szwecji, w Czechach I tak dalej, i tak dalej po prostu w wielu krajach ceny nieruchomości mocno spadają. A u nas dlaczego nie spadają, że mamy bo w przypadku, gdy mamy gigantyczne oprocentowanie? Bo Morawiecki dorzucał oliwy do ognia i pompuje ceny, przez co generalnie ludzie mają drogie te nieruchomości, one nie są tyle warte, ale przyszedł Tusk, usunął Skusunął e, niebezpieczny kredyt, tylko problem jest taki, że on zapowiada wprowadzić jeszcze niebezpieczniejszy kredyt na 0%, więc jest problem. Ale jeżeli nie wprowadzi, Szanowni Państwo, jeżeli nie wprowadzi, jeżeli spełnią się wszystkie inne rzeczy, które, o których ja mówię, ja już nie będę mówił, dlaczego rynek nieruchomości powinien się zawalić bez, bez problemu 50%. Oczywiście to chodzi o depopulację, o to chodzi, że połowa Ukraińców wróci do swojego kraju, prawda? O to chodzi, że jednak powinno się zlikwidować te wszystkie dopłaty, chodzi o to, że po prostu nieruchomości już są nieopłacalne pod kątem takim, że jest przecież zielony ład, że jest drogi gaz, że jest drogi. To jest po prostu nieopłacalne i koniec kropka pod tym kątem, jak było opłacalne wcześniej, więc ta pompka musi się skończyć. No, i że wtedy, Szanowni Państwo, yy, jak to się zawali, czyli jedyna rzecz, która się nie spełniła w danym momencie, jedyna rzecz, która w danym momencie się jeszcze nie spełniła, to nieruchomości tylko to jest problem taki, że na całym widzicie, we wszystkich krajach naokoło Polski się spełnia to, co się co się miało spełnić, prawda spełnia się w Niemczech zawalają się nieruchomości 10-15% wiecie, w Czechach, w Szwecji wszędzie, te, nawet w Wielkiej Brytanii ceny nieruchomości spadają, wszędzie spadają w krajach, wiecie a w Polsce nie spadają, czemu? bo Morawiecki je pompował, bo Tusk je dalej pompuje, koniec końców te nieruchomości dalej są pompowane bo przecież kilka dni temu Tusk Zdecydował o tym, że no, wakacje kredytowe na przykład są przedłużane, prawda? Gdy, gdyby się usu, gdyby usunięto wakacje kredytowe, kredyt zero, ten kredyt 0% dalej pompuje te nieruchomości, bo te pieniądze są teraz tam wpompowywane w tych deweloperów, prawda? W te banki i tak dalej. Więc oni mają nowy kapitał, żeby dalej pompować tą pompkę. Taki jest właśnie problem. No ale gdyby to się skończyło, to to by rypuło tak, że, wiecie, no dla kupujących to jest bardzo dobrze, prawda? I dla ludzi, którzy mają akurat kontrakt w banku, że jak im wejdą, po, jak cena nieruchomości spadnie poniżej kredytu, to już się nic nie stanie, prawda? No ale widzicie. No i o co teraz chodzi, szanowni państwo? No chodzi o to, że no, tylko te nieruchomości nie spadają. Oczywiście w Polsce już jest bardzo dużo miejscowości, gdzie te nieruchomości bardzo tanio można kupić. Bardzo tanio można kupić, prawda? No, tylko ja tam oczywiście nie daję, time frame, time frame bo to, bo to yy, tego czasu, prawda? W, 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 yy, bo to może być troszeczkę później, troszeczkę szybciej, i tu, tutaj o to chodzi, że musisz wyczuć kiedy, prawda? Tym jest dobry inwestor, że on wie, kiedy to się dzieje. Dobry spekulant, że on wie, kiedy to się dzieje, prawda? Tak więc u nas to się jeszcze nie dzieje i się stanie, a jak się nie stanie, no to po prostu go... będą zabierać, wiecie, będą dorzucać do tych nieruchomości, ale będą, nie wiem, obniżać standard lecznictwa w Polsce, szkolnictwa, wojskowości, wszystkiego innego, tylko żeby wiecie, dobrze wyglądało, że ceny nieruchomości rosną, bo to jest taka iluzja dobrobytu używana przez polskich polityków do omamniania Polaków, że są bogaci, prawda, bo niby, że jak mają, wiecie, drogie mieszkanie, popatrzcie, macie drogie mieszkanie, co z tego, i patrzcie, jesteście bogaci, macie drogie mieszkania jak w Londynie hmm. <noise> wiecie, ale tak naprawdę nie jesteście w stanie ich sprzedać <noise> to są takie kocopoły, prawda? to są takie kocopoły to są takie kocopoły, tak więc czekamy na spadek cen nieruchomości oczywiście one mogą nie spać, no bo bardzo głupie rzeczy się robi chyba nie wiem, czy jest jakikolwiek kraj w Europie który tak pompuje sobie ceny nieruchomości jak to robi Polska w danym momencie, naprawdę nie wiem. Nie wiem, jak ktoś mi poda, że w Wielkiej Brytanii są pompowane ceny nieruchomości, to normalnie dostanie ode mnie czerwoną kartkę. Chciałem powiedzieć, że kopa, no ale nie chcę nikogo kopać, tak więc nie powiem, że dostanie ode mnie kopa, tylko czerwoną kartkę, bo w Wielkiej Brytanii nie pompuje się tak cen nieruchomości jak w Polsce, to jest generalnie kłamstwo. Tam podatki są większe za drugie, trzecie nieruchomości i tak dalej, i tak dalej, w ogóle jest inna, inna, inna no nie po prostu, no nie to się tak nie dzieje na taką skalę jak jest w Polsce i, i co dalej, szanowni państwo no, na razie mamy te 100 milionów z tych, z tych 10 milionów dolarów zarobiliśmy 100 milionów dolarów tfu, 100 milionów złotych gdyby, gdy ludzie, którzy szanowni państwo, ludzie, którzy posłuchali tego 90, 99% tych wszystkich w cudzysłowie, w nawiasie finansistów, ekonomistów i innych tumanów, prawda? To do dzisiaj, widzicie, byliby trzy razy stratni trzy razy, bo to nie zależy, to nie chodzi o to, że ty musiałeś mieć 10 milionów dolarów, ale wystarczy, że miałeś 10 tysięcy dolarów, dzisiaj 10 tysięcy z 10, 000, z 10 000, za 10 tysięcy dolarów możesz kupić 40 tysięcy złotych, a gdyby te 10 tysięcy dolarów zrobić tak samo, jak z tymi 10 milionami dolarów, tak, czyli na złotówki wymienić, no to wtedy byś miał 50 tysięcy złotych, prawda, te 50 tysięcy złotych WIG byś wrzucił, prawda, no i byś miał dzisiaj 100 tysięcy złotych, prawda, 100 tysięcy złotych, tak, plus oprocentowanie, plus może dywidendę, plus minus, tak, a jakbyś te dolary wymienił dzisiaj na złotówki, to masz tylko 40 tysięcy złotych, tak, zrozummy to, prawda, że większość ludzi wierzyła w ten kocopo, ja specjalnie chodziłem sobie, wiecie, po moim mieście i sobie chodziłem do kantorów i takie kolejki tam stały w tych kantorach i ludzie kupowali te dolary, one 5 zł, mówię, co za... I tak podchodzę do nich, po, i tak się pytam. A po co stoicie Państwo, no kupić dolary? Nie mówię, jel, mówię Boże. Jel. Naprawdę, i e, uwierzcie mi, i ten, i. I jedziemy dalej, bo to nie wszystko, prawda? Bo to nie wszystko, to te ceny nieruchomości se, się zawalą, prędzej czy później. Chyba, że Donald Tusk zamierza wprowadzić do Polski 5 milionów yy, bandytów i złodziei. Szanowni państwo, no to wtedy będą mieszkać w tych nieruchomościach i one będą, ta Polska będzie się zapadać, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Yy. Ale to i tak nie jest nic straconego, bo przecież można dalej trzymać te pieniądze, przecież dalej można trzymać na koncie w banku w polskich złotówkach, bo za złotówkę dzisiaj dużo płacimy. Prawda w Polsce 4,5% Wiecie, przy dużych sumach można nawet dostać 4,5%, bodajże gdzieś tam robiłem ten. To wiecie, jak macie gruby hajs to wiadomo, że w każdym banku, że to nie trzyma się wszystkie pieniądze w jednym banku, bo jeden bank ma tam limit, pieniądze są chronione do pewnego limitu, więc trzeba rozbić to na wiele banków. I wracając do tematu, szanowni państwo, wracając do tematu, Zobaczmy, co się dzieje z dolarem, tak? Zobaczmy, co się dzieje z dolarem. No, szanowni Państwo, jedyny taki problem jest yy, z yy, tą sytuacją, że no ten Donald Tusk, o, proszę bardzo, dolar amerykański po 398, złotóweczka się umocniła poniżej 4 złotych. No jaki jest problem w danym momencie? Znaczy problem, nie problem, bo to nie jest problem, po prostu trzeba być flexible. o tyle. Yy, I proszę zobaczyć. No generalnie według mnie, ja uważam, że ja uważam, że, że złotówka mogłaby kosztować. Dolar amerykański mógłby się za, znaczy zawalić, wrócić do swojego poziomu 3 zł proszę zobaczyć, tutaj kosztował 3 zł przez całe dziesięciolecia, prawda, i się nic nie działo. I ja uważam, że bez problemu może wrócić do 3 zł. Bez problemu. Nawet gdy jeżeli ominiemy nieruchomości, nawet jeżeli, szanowni państwo, ominiemy nieruchomości w danym momencie to jest ważne, bo ten kapitał wisi, tak, nawet jeżeli ominiemy nieruchomości, to i mamy, no, mamy te y, 100 milionów złotych i ominiemy nieruchomości i zaczekamy do tego, aby dolar się zawalił do 3 złotych, do 3 złotych, trzymając w dostając sobie te 4% i się zawali do 3 złotych i wymieniając z powrotem przecież, wymieniając z powrotem te 100 milionów złotych po kursie 3 zł za dolara, no przecież dostaniemy 30, 30, przepraszam, 33 miliony dolarów, tak? czyli dalej 33,3 miliona dolarów, czyli dalej jesteśmy 23,3 miliona dolarów, 230% zarobiliśmy, prawda? No ale jeżeli dodamy, że była wysoka dywidenda, jeżeli to oprocentowanie w banku dodamy, no to powiedzmy wyniesie 36 milionów. Dolarów, prawda? Z 10 milionów dolarów, to i tak jest bardzo, bardzo, bardzo trafne. Oczywiście ceny nieruchomości są napompowane, one są bez sensu, szanowni państwo, w danym momencie to się powinno zawalić, to jest bardzo niszczące dla polskiej gospodarki. No ale tylko są pompowane właśnie przez Morawieckiego i Kaczyńskiego. Polacy, bo oni generalnie jest takie kłamstwo, przekłamanie. Ja uważam, że generalnie Morawiecki to jest. <laughs> Przepraszam, jeżeli on jest finansistą jeżeli on się zna na finansach, a zrobił Polakom to co zrobił, no to y, zrobił nam krzywdę specjalnie, prawda? Może on się po prostu na finansach nie zna, może tylko nie, nie wiem, jak dostał te wszystkie prace, może on się na finansach nie zna i on zrobił to niechcący. T teraz jest pytanie, czy Polakom Morawiecki i Tusk zrobił krzywdę chcący, czy niechcący? Bo krzywdę zrobił, prawda? Krzywdę zrobił tym, że wpajają Polakom. Że jedyną metodą dokupowania nieruchomości w Polsce jest przyznawanie kredytów z dotacjami. Co jest kłamstwem, generalnie, tak? To jest generalnie kłamstwem, tak? Generalnie jest sytuacja w Polsce taka, że nawet możemy mieć to wysokie oprocentowanie, które mamy dzisiaj, tylko nieruchomości muszą być tanie. Tylko nieruchomości muszą być tanie. O to chodzi, prawda? Zamrażalne, tanie, yy, giętkie, że można przenosić i tak dalej, może można nadpłacać. O to chodzi, prawda? O to chodzi, szanowni państwo. A oni dolewają oliwy do ognia. największym w tym procesie, największym frajerem jest kupujący, właśnie, zaciągający te niebezpieczne kredyty i tak dalej, i tak dalej. No i największymi frajerami są ludzie, Polacy, którzy łożą na to pieniądze, bo gdy ty masz 10% oprocentowanie, to inni dostają. Na 2% czy 0%? Przecież to jest jedno wielkie złodziejstwo. No mówmy sobie wprost: przecież ty płacisz i ja płacimy podatek, żeby poszedł na szpital, żeby poszedł na szkołę, żeby dzieci nie były głupie, żebyśmy byli zdrowi, żeby szpitale były, karetki i tak dalej. Tak to wygląda. Przecież my nie płacimy na banksterów i zagranicznych deweloperów. że to jest jakiś obłęd totalny, prawda? no ale w Polsce no tak jest jak jest prawda, no Polakom można nawet mówić, że już jesteśmy prawie bogaci jak Brytyjczycy no taki mamy naród łatwowierny no cóż tu zrobić, prawda, no mamy no, łatwowierny naród i tyle, no i tyle Szanowni Państwo, tak więc da się to ogarnąć, ceny nieruchomości, Szanowni Państwo rzecz jest w tym, że te ceny nieruchomości i tak się w Polsce zawalą bo one się zawalają tylko jeszcze, yy, bo miasteczka się wyludniają miasteczka się wyludniają, Polska ma bardzo pro, poważne problemy strukturalne, tak jak powiedziałem. Co z tego, że przyjeżdżają do nas masowo ludzie z Ukrainy i oni mieszkają w tych mieszkaniach, jak w danym momencie, i ci nawet może płacą, jak w danym momencie 60 czy 70% złodziei w polskich sklepach, to są Ukraińcy. Tak? Czyli Ukraińców w Polsce jest 2 miliony, czyli Polaków w Polsce jest 37 milionów, ale 70% złodziei w polskich sklepach to są Ukraińcy. Jak długo takie sklepy to wytrzymają? Takie sklepy muszą yy, 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 wcześniej też mieli tych, wcześniej też mieli jak oni się nazywają, ochroniarzy. Przecież ja w ogóle nie widziałem, wiecie, że ja w ogóle nie widziałem, wiecie, że kiedyś w ogóle w, Polski, w trójmieście nie było ochroniarzy w sklepach w tych dyskontach? Wiecie, że w, dyskonka, w dyskontach w trójmieście nie było ochroniarzy? Wiecie, że od miesięcy jest coraz więcej ochroniarzy w, w polskich sklepach, dyskontach i marketach bo tylu złodziei jest teraz w Polsce. Wiecie o tym, że w ogóle ja, ja nie wiedziałem, że na przykład w niektórych dyskontach są ochroniarze. Ja nigdy nie widziałem ochroniarza w co niektórych dyskontach i, i coraz częściej widzę po prostu tych ochroniarzy. Oni się tam szarpią z tymi Ukraińcami, z tymi złodziejami, prawda? Bo bardzo dużo tych złodziei jest tam. No, ja yy, od razu, yy, wiecie, nie będę mówił, że kogoś mam zamiar tu przepraszać czy nie przepraszać, tylko nie chcę, żeby mnie Ukraińcy źle zrozumieli, że ja wszystkich Ukraińców nazywam złodziejami, bo nie. Yy, tylko no po prostu, yy, 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 między złodziejami, w trójwymiarowych, Mieście, 70% złodziei w sklepach to, czy 60% to Ukraińcy, czy 50, coś takiego pira ze drzwi. Czasem się zdarzy nie, podobno jakiś tam Gruzin, Białorusinów, czy, czy czegoś takiego to nie ma, to oni nie, prawda? No taka jest w danym momencie rzeczywistość, więc okej, okay. ale to się te ceny nieruchomości prędzej czy później i tak się zawalą. One i tak się zawalą, już nie będzie, ale później nie będzie tego można użyć. Yy, ale złotówka jeszcze się może. I dlaczego też. O, dlaczego też złotówka jeszcze się mocniej nie umocniła? No dlatego, szanowni państwo, że właśnie Donald Tusk i Morawiecki tą złotówkę osłabiają, prawda? Że Donald Tusk i Morawiecki tą złotówkę osłabiają. Ale tak czy siak, i tak dzisiaj, szanowni państwo, no moim zdaniem yy, no, masa tego planu, yy, tej prognozy jest zrealizowana, bo to była pro prognoza oczywiście nie na 5 dni, tylko na kilka lat, prawda? Bo zanim przecież złotówka się umocniła z 5. Prawda? Na cztery, zanim WIG odbił się od dna No to przecież to są całe miesiące i półrocza Prawda? Przecież ten film tam był Dwa lata temu, gdy dolar amerykański O, tutaj robiłem ten film, kiedy to było W lipcu, o, w lipcu, w lipcu Gdzieś pi razy drzwi 2022 roku To było dwa lata temu prawie, prawda? Tak więc No, szanowni państwo, prognoza się sprawdziła Jak na razie tak, jak na razie się sprawdziła, tylko czekamy jeszcze na, no generalnie zawalenie nieruchomości się dopięło, Z zawalają się nieruchomości za granicą, w Niemczech, w Czechach, yy, w Szwecji, no wszyscy tu w krajach ościennych, no w Polsce nie, ale no szanowni Państwo, no jak taka sytuacja może trwać długo, że będą te ceny nieruchomości pompowane, 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 one się muszą po prostu zawalić, koniec, kropka, a jak się zawalą, to będzie jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej, oczywiście teraz wchodzi opcja, wiecie, wtedy jeszcze nie rządziło PO, wtedy, teraz jeszcze wchodzi opcja taka, że no niestety rządzi PO, wtedy niestety rządził yy, Morawiecki, prawda? Więc niestety rządzą ludzie, właśnie, którzy te, taką antyekonomię yy, przeprowadzają w Rzeczypospolitej. Wiecie, w, za PRL-u też mieliśmy rządzących, nie? Wiecie, w PRL-u też byli rządzący i to byli bardzo źli rządzący, prawda? Yy, ale mówili, no ale poczuł, mamy tu fabryki, tu największą gospodarkę świata, no i dzisiaj jest podobna propaganda taka dla tumanów. Wiecie, za sanacji też była, yy, wiecie, za też była jakaś gospodarka, prawda, za zaborów też Polacy, szanowni Państwo, byli yy, we władzach yy, zaborczych, prawda, yy, i wie, wiecie, no i dzisiaj też są we władzach zaborczych, no. Yy, taka jest w danym momencie rzeczywistość. Wiemy jedno, Zarobić do dzisiaj byłoby można, można z tego wyskoczyć, można sobie te złotóweczki dalej na wysokim oprocentowaniu trzymać i zarabiać, bo dzisiaj z tych złotóweczek, z tych stubaniek przecież dostaniesz 4 czy tam 4,5%, to jest więcej niż na samych nieruchomościach, bo nieruchomości się nie opłaca kupować dzisiaj, bo są po prostu napompowane. Jak one by spadły, to tak, to wtedy się je opłaca wymienić, kupić i zarabiać na tym, to tak, ale dzisiaj to one są żeby żeby opłacało się inwestować dzisiaj w nieruchomości w długim ranie, zakładając, że będą właśnie wysokie oprocentowania jak 4, 4,5 i 5 na świecie no to ceny nieruchomości, żeby opłacało się inwestować w polskie nieruchomości pod wynajem, trzeba było by te ceny nieruchomości musiałyby być jakieś 30-40% tanie minimum, 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 żeby to się opłacało minimum, tak? minimum, minimum żeby to się opłacało minimum ja mówię wprost, żeby, żeby ceny nieruchomości w Polsce pod kątem inwestycyjnym, bo tu sama wartość, ale też potem wynajem, prawda? I ta cała praca jest związana z tym, podatki, sprzedaż i wszystkie ruchy, to jest minimum, minimum to jest takie 30, ja nawet nażyłowane, nie wiem, czy nawet 40 by wystarczyło pi razy drzwi, pi razy drzwi mówię, że żeby w polskie nieruchomości opłacało się inwestować pod kątem takim, że to ci ma dać pieniądze, że to ci ma dawać zyski. No to już 40% by musiały się zawalić. To się po prostu nie opłaca. W, w, w ten sposób jak ja to widzę nie? no i zobaczymy spotkamy się za dwa lata i zobaczymy znaczy się spotkamy, zrobię po, za dwa lata następny taki film, no dwa lata temu był film nagrany prawie, Pirazy Drzwi nie będę sprawdzał teraz daty za dwa lata zobaczymy czy znowu będę miał rację, szanowni państwo, a wszystkim malkotentom, Malko czerwona karteczka jak ktoś się będzie burzył, szanowni państwo, że im się coś nie podoba, pokażcie im ten film Niech im czapa spadnie. Pozdrawiam. Udostępniajcie ten film, szanowni państwo. Niech prawda się niesie w Polsce, a nie głupoty i kłamstwa, że zaraz będziemy bogatsi niż brutyjczycy i tak dalej i tak dalej. Pozdrawiam, cześć.